że ja tutaj z tobą, Olka, byłam, ty się tutaj uczyłaś gdzieś. Dobrze, nie zjemy tego wszystkiego. Zjem. Mamy 4 godziny snu jeszcze. Nie snu, tylko jem. No, ale tutaj jest 10 stopni. Muszę ci pokazać, że to zjem. Kochani, właśnie wyjeżdżamy sobie już, w sumie nie ze Szwajcarii, bo wyjechaliśmy jakieś pół godziny temu od Oli. Ola pojechała do pracy, a my wybieramy się tym razem do Italii. Jeszcze nie wiemy gdzie, bo robimy sobie taki szybki tour, ale jeszcze przed wyjazdem ze Szwajcarii weszliśmy sobie do sklepu spożywczego i zapomniałam wam pokazać takiego napoju gazowanego Riviera. To jest taki kultowy napój, smak Szwajcarii. I to jest napój gazowany i smaku ja nie potrafię do końca określić. Oskar, ty potrafisz to porównać do jakiegoś smaku? Jest na pewno kwaskowaty, tak fajnie przyjemny. Taki trochę orzeźwiający, kwas na pewno, chlebowy, taki minimalny, połączony z Apfelschorle, z takim gazowanym napojem jabłkowym. No to jest taki specyficzny zapach, którego na pewno ja przynajmniej nie spotkałam, jak zwiedzam gdzieś sobie świat, to nie spotkałam takiego napoju, także polecamy wam. Jak będziecie w Szwajcarii, to koniecznie Rivella, taka klasyczna, original. Proszę sobie spróbować. Są różne smaki teraz, bo teraz wiadomo, jak są czasami te edycje limitowane, to wprowadzają nowe smaki, ale typowo taka klasyczna Rivella, polecam. Licencjat, 3 lata, licencjat pielęgniarstwa. A później co możesz robić? 2 lata magisterki. I co z tego masz? Jestem magistrem pielęgniarstwa. No i jaka jest różnica? No taka, że masz papier na magistra, masz drugi tytuł. Ale zarabiasz więcej, jak jesteś magistrem? No tak, oczywiście, że tak. I masz więcej kompetencji? Tak. Jakich? No te 2 lata dodają ci więcej praktyki i więcej wiedzy, no logicznie. Czyli doświadczenia. Tak. Ale kompetencje... Nie, doświadczenie same... zdobywasz w pracy, a tak naprawdę... Teoria. Teoria. No i praktyka też. A u nas na przykład... Chodzisz na jakieś praktyczne zajęcia? Tak, oczywiście. W magisterce? No jasne, no pielęgniarka to tym bardziej. No ja jako fizjoterapeuta miałam tak. U nas się na przykład uczysz... Ja na fachfrau gesundheit. Zaszczepić kogoś. Tak, nie zaszczepić, bo jeszcze nie. A jak zrobię tą dyplom podyplomową na 3 lata jeszcze, ale wtedy jesteś Höhere Fachhochschule, czyli wyższa szkoła, no, że to jest jak u nas jakby uniwersytet. Mhm. I później o wiele więcej masz kompetencji takich jak na przykład możesz się wbić do żylni. Dlatego dużo pielęgniarek z Polski, jak przyjeżdża do Szwajcarii, robią sobie jakieś kursy na kosmetologa, bo się mogą wbijać już pod skórę. Gdzie teraz? Wbiję medycynę estetyczną. Medycynę estetyczną, wbijać tam się w usta, botoks, nie? Czy no, no, no. Ciekawe. Kwas hialuronowy od Oscali, nie wiem, jakie tam są kwasy. Automatycznie to jest też inny tytuł, jak przyjedziesz z zagranicy i chcesz zostać. Chcesz pracować w tym zawodzie, co w zdobyłeś kraju, w Polsce, no? Nie? Na przykład. Jak ja bym przyjechała jako fizjoterapeuta, to tutaj nie honorują moich dokumentów. No musisz tą praktykę dokumentów zrobić, ale jaki dokładnie masz tytuł, to pewnie nie masz tego samego tytułu, co jakbyś zrobiła tu szkołę. Dlatego jak ja bym sobie teraz zrobiła te 3 lata jeszcze tej wyższej szkoły, to bym miała tytuł podyplomowy, bym miała dyplom i wtedy automatycznie na przykład jak macie na oddziale pielęgniarki i jedna zawsze jest taką głową, że na przykład mówi ty idziesz tu, ty idziesz tam. No oddział, coś takiego jak możesz oddziałowa, iść na wizyty no z lekarzami, to ja właśnie to bym mogła robić. Mhm. Możesz też zostać oddziałową, na przykład sobie siedzieć w biurze i robić plan dla tych. Jesteś mniej, o wiele mniej czasu z pacjentami, a więcej masz tych papierowych spraw, nie? Dlaczego? Bo to się tak rozwodniło, przynajmniej mi, jak ja tego słucham. Czyli co ty skończyłaś i kim ty jesteś i co musisz zrobić, żeby być po tej jakby wyższej szkole, jak to teraz w skrócie? Teraz jest 3. rok tej Fachfrau Gesundheit. No. Czyli na przykład mogę na przykład rozdawać leki. Ale to szkoła obowiązkowa czy nieobowiązkowa? Nie, no w sumie
tą, co ja już w prędzej zrobiłam, dwuletnią, to po tym mogła być pracy. Mogła być, a. mogła Więc zostać na tym etapie, jakim jest, tak? Iść do pracy, ale to jest za mało kasy. A. I teraz wszystko, żeby się po prostu kształcić w tym zawodzie. Czyli to już jest coś, co teraz robisz, ale studia, co jest nieobowiązkowe, tak? Tylko z dobrowolnie ty to robisz, tak? Tak. No. I co, jesteś na trzecim roku, wyżej. Ile masz lat jeszcze? I jak jeszcze dalej chcę iść, no i wtedy sobie jeszcze dobrowolnie dorabiam tą podyplomową. Żeby dyplom mieć. A ile jeszcze lat masz? No teraz ten rok kończy to fach prawogryzonta i jeszcze trzy, czyli łącznie takie niecałe cztery. No kurde, to jest, no to 7 lat się robi z tego. 8. 8 dodatkowo. Bo jeszcze te dwa miałam, nie? Przecież ja tutaj z tobą, Olka, byłam, ty się tutaj uczyłaś gdzieś. W szkole byłaś tutaj gdzieś. Tak, ty, myśmy tu były w tym barze. Tu na rondzie. Do Italii. Jeszcze nie wiemy, w które miejsce, bo robimy sobie taki szybki tour teraz. Jak to wygląda? No co? No dzisiaj odwaliłam się jak na wakacje na 29 stopni, bo Oskar powiedział, że będą takie temperatury we Włoszech. No, ale tutaj jest 10 stopni aktualnie. I wyszłam na dwór do auta w sukience z kapeluszem i jakoś tak dziwnie ludzie na mnie patrzyli. Ola musiała się tłumaczyć, że po prostu jedę na wakacje, więc szkoda, że tego nie nagrałam, bo było dość śmiesznie. I tyle. To jestem, może mogę być troszeczkę rozmazana, popłakana, bo tak wyglądają moje pożegnanie z moją siostrą. Ale już jest okej, uspokoiłam emocje. No i zaczynamy kolejną przygodę i kolejne miejsce do zwiedzania, do jedzenia i do pokazywania. Godzina 9.13. Aktualnie mamy 12 stopni i jesteśmy gdzieś pomiędzy Frauenfeldem a Zurichem. No i będziemy na miejscu za 4.56, czyli jakaś 14.09, 439 km do celu. Także no jest kawałek, ale grzechem byłoby nie pojechać, jak jesteśmy już tak blisko, a były takie spekulacje, że może nie pojedziemy, może wrócimy się do domu, do Polski, odpoczniemy na spokojnie, ale na szczęście dobry rozsądek Oskara przemówił za tym, żeby pojechać. Dziewiąta 17. Nabrała oczywiście tyle jedzenia, że nie zjemy tego wszystkiego. Zjem. Pół zupy zostało, penne. Z czym to jest penne? Pesto. Z pesto, nie? Ale fajnie, bo pani robiła na bieżąco. Gotowała makaron, pesto, do tego naprawdę gorący. Zupa dyniowa, bardzo dobra z ziemniakami. No i kawa czarna, black one, nie? Americano. Zatrzymaliśmy się właśnie, bo mi się chciało trochę spać. I znaleźliśmy przydrożną fajną restaurację. Ortą ze sklepem, który chcemy coś zjeść. Kup. Co tam? Co się dzieje? Nic. Przyjechaliśmy do takiej... Zobacz, jaki mamy widok. No, pokazywałem właśnie. Proszę, może masz tak. Zobacz, jak to pięknie wszystko wygląda. Owocki. Owocki, boże, warzywa. Tam są świeżo wyciskane soki. Nasz chce się to jeść po prostu. Co tak bierzesz? Zdrowo. Chyba to jest sałatka grecka. Dużo ogórka strasznie, oliwki. Tak. Tam patrz, jakaś mięsna sałatka, ale je. Fasola. A w takich okolicznościach też przyjemnie coś zjeść, no co nie? No nie, ale jak to pięknie wygląda, zobacz. To się je oczami. Zobacz, co jest dalej. Różnego rodzaju, o właśnie, oliwa jest na przykład. Gotowe porcje, mozzarella z pomidorem. High quality products and ingredients. Gotowe soczki. A to co? Boję się, że nie wypiję, bo nie wszystko mi smakuje. Ja wypiję po ciebie, dla ciebie, nie martw się. Wypiję, tak. A patrz, tu jesteś na gorąco. Patrz, że tu tego jest. Pieczy tutaj, masakra. Porządna knajpa. W zupie coś bulgota. To jest chyba dyniowa, wiesz? Dyniowa zupa? Czekaj. Ja bym zupkę sobie może wziął też. Zupkę, no. Tu masz, no nie wiem, co to jest. Na zupkę to jest? Chyba na zupkę. Karta. Di verdure. Nie wiem, co jest verdure.
chcesz jeść mordka na zupce? Nie, ja po prostu jak zobaczyłam to jedzonko, jestem taka szczęśliwa, bo coś jest zdrowego w końcu takiego, wiesz, wow. Ja spałam jakieś 40 minut, Oskar nagle mówi, że coś mówiłam przez sen, tak? Tak, no, wiesz, pójdziesz ze mną, ja mówię, pewnie, pójdę z tobą. Tak, ale zadzwoniło mi w uszach, bo cały czas jechaliśmy przez górę, nie? I właśnie, ciśnienie. No właśnie, ty się mnie pytasz podczas snu, co tak słychać? A ja mówię, to z auta zmieniam, w którym jesteśmy w tunelu, jak się obudzisz, zaraz wyjedziemy, a był tunel 17 km, jechałeś przez niego 20 minut. Tak, nie? Tak, i za chwilę Oskar mówi, no już mnie bierze spanie, więc stwierdziliśmy, że jest takie miejsce, zjeżdżamy, zjemy i może nabierzemy sił, bo mamy jeszcze 4 godziny. No właśnie, tu w kierunku. Mamy 4 godziny snu jeszcze. Nie snu, tylko jamy. No. Że jest godzina 14:20, my dojeżdżamy do granicy włoskiej i później. Nie taki był plan. Plan był, że będziemy o godzinie 14 na miejscu w Genui, Portofino dokładnie. Ale wyszło jak wyszło, nie spieszyliśmy się nigdzie, robiliśmy przystanki, żeby zobaczyć piękne widoki, zatrzymać się, no i pozwiedzać troszeczkę. Ale ta woda jest po prostu przecudna. To jest taka bardziej zielona ta woda, co? Turkusowa, taka lazurowa, jak na Malediwach. Nie, turkusowa mi się tam jest jeszcze bardziej w kulenki spada, co niebiesko-zielona. A to jest bardziej zielona, mi się wydaje. Więc mieliśmy taki plan, żeby być wcześniej, ale tak jak mówię, chcieliśmy zwiedzić jeszcze trochę Szwajcarii. A że ta tutaj granica włoska jest taka piękna, to trzeba było się zatrzymać. Jeszcze na szybko coś zjedliśmy, jak widzieliście. No i teraz zmierzamy do tej cieplejszej części, choć tutaj jest już 27 stopni, więc już czuć Włochy. Także pogoda sprzyja, jest pięknie. I jadąc przez 3 godziny, to jest minimum, jadąc z takimi widokami, to jest coś niesamowitego. Pana kota, owoce. Nie no, weszłam w rękę. Rivello, o której wam mówiłam. I tu jest ten Ramsayer. To jest ten taki typowy Apfelmost. Tylko już w innym kantonie Szwajcarii, a typowo kanton Thurgau słynie z jabłek. Tam są sady najlepsze, więc tam. Ale niektórzy tutaj mają Visa High Life, prawda? Ci pokażę, że to zjem. Dlaczego? No nie, w sumie 310. Jej, to jest tutaj.
Jakie wąskie uliczki i tutaj ludzie normalnie mieszkają. Są bloki, domy nad samym jeziorem. Nie, oni na raty chyba się wymieniają w tych przyjazdach. Mamy tutaj i kawiarnie, i restauracje. Już napijemy się kawki, co? No gdzie ustanąć? Hallo, Gritzi, hast du die Öffnet restaurant? Restaurant ist Öffnet? Aha, okej. Okay. Danke.